Atmos Hrast PDC90. Sprężarka spalinowa przewoźna, wyposażona w panel Interdrive Comap. Na podwoziu knota, dyszel podwójnie łamany. Następny klient, który będzie użytkował tę maszynę w Polsce. Motor Caterpillara, stałoobrotowy. Maszyna wyposażona w chłodnicę końcową z separatorem wody. Separator wody w sterowaniu. Odłącznik baterii. System filtr paliwa. Osobny filtr do śruby. Osobny filtr do powietrza do silnika. Panel sterowania. Mamy dwie stacyjki. Ta stacyjka jest do włączania panelu. Ta stacyjka służy do włączania dwóch trybów. Mamy standard i eko. Silnik Caterpillara jest stałoobrotowy przy 1800 i nie ma żadnego DPF-a. Spełnia wszystkie normy emisji hałasu i spalin wymagane w Unii Europejskiej. Mamy możliwość, że on pracuje, jeśli maszynę odpalimy, ona pracuje na 1800 obrotów. Potrzebujemy powietrza, czy nie? Stała prędkość, 1800 obrotów. Wcześniej zrobili jeszcze taki patent, że mamy eko. Eko to znaczy motor obraca się w przystałej prędkości 1500, więc wtedy mamy mniejszy wydatek powietrza, mniejsze spalanie. Za pomocą tej prostej stacyjki, pozycja standard, ale eko mamy standard, to jest 1800 obrotów na minutę, eko to jest 1500. Odpalamy sprężarkę. Panel. Prosty panel, który nam pokazuje większość parametrów. Zgłasza nam tu teraz błąd. Niski stan paliwa. Przewijając strzałkami. Dlatego mam ten wykrzyknik. Pokazuje nam wszystkie parametry. Mamy 6% baku. A mamy tutaj parametry. Ona jest teraz ustawiona na eko, czyli ma na ustawione obroty silnika 1500. Mamy amperaż, znaczy mamy napięcie. Bateria jest 24V. Mamy czas pracy, mamy nastawione obroty 1500. Mamy parametry pracy, które są ustawione. Maszyna pracowała 2,3 godziny na testowni. Startowała 7 razy. Czas najbliższego serwisu za 500 godzin. Lista parametrów. Alarmów. Ostatnie zatrzymanie. Niski stan paliwa. Od uruchamiania maszyny. Na każdej maszynie mamy naklejkę, prostą instrukcję uruchamiania i gaszenia. Mamy wyłącznik awaryjny, służy tylko do włączenia w przypadkach awaryjnych. Startujemy maszynę. Zawory mają być zamknięte. Wciskamy zielony guzik. Maszyna odlicza czas do startu. Po zagrzaniu się w
złapanie odpowiedniej temperatury, maszyna sama przejdzie w cykl pracy. Trzeba czas do wejścia na dociążenie.